problem wasz, jeżeli chodzi o sprawę KOWR-u. Już pewne decyzje podjęliśmy w tej sprawie. Dziś idziemy na spotkanie za chwilę z waszych przedstawicieli w tej sprawie. Są pewne dylematy, ale mamy pewne rozwiązane z panem wojewodą również i myślę, że zaproponujemy wam i myślę, że tą sprawę rozwiążemy. Ja mam na ten temat swoje zdanie, które uważam, że musimy wyprostować to, co się stało. Tyle. Powiem tak, panie ministrze, pozwolę sobie zacząć i zreferować mniej więcej tutaj tą naszą sprawę, ponieważ na pewno poznał ją pan ze strony dyrektorów. Ostatnim etapem wizyty ministra Telusa w Szczecinie było spotkanie z protestującymi rolnikami z kółek rolniczych, którzy protestują przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy ulicy Branowickiej. Chłopi wspierani przez Rolniczą Solidarność przedstawili swoją ocenę pracy szczecińskiego KOWR i popełnionych przez nie błędów. Minister Telus zapowiedział kontrolę umowy w sprawie dzierżawy ziemi w Babinku, która przelała czarę goryczy i wywołała protest w Szczecinie. Zapowiedział również. Również kolejna rzecz, która tutaj zapadła na tym spotkaniu, to to, że zwracam się dzisiaj jeszcze, pan minister napisze pismo, zwracamy się o doraźną kontrolę Najwyższej Izby Kontroli tutaj tej umowy, żebyśmy ją dobrze skontrolowali, żebyśmy byli pewni, czy ta umowa jest zgodnie zawarta z przepisami, czy nie zgodnie. I kolejna rzecz, tutaj protestujący mają zastrzeżenia co do metod przedłużania umów i zarządzenie, które wydał KOWR, to jest zarządzenie 74. Wracamy do zarządzenia 105, to jest zarządzenie wcześniejsze, które rolnicy, dzierżawcy szczególnie są bardziej przyjazne dla dzierżawców i wracamy z tym dzisiaj również. Taką decyzję podjęliśmy. Także w przyszłym tygodniu minister rolnictwa ponownie pojawi się w Szczecinie, aby przedstawić konkretne ustalenia i konkretne działania polskiego ministerstwa. To na dzień dzisiejszy można powiedzieć tak, że my nie rzucamy jajkami, rzucamy argumentami i przepisami. Jesteśmy wykształconymi rolnikami. Myślę, że porządna, merytoryczna dyskusja więcej może działać niż jakieś slogany chwytliwe. Ale...